początek lutego 2020 roku planowane jest oddanie do użytku nowej hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Obiekt powstaje przy największej szkole podstawowej w gminie, służyć ma jednak nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom. Dwudziestego 1 września, w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ropczycach odbyła się uroczystość patriotyczna połączona z podpisaniem i wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej stulecia odzyskania niepodległości. Akt podpisany został w obecności społeczności szkolnej, rodziców, radnych Rady Miejskiej oraz członków Komitetu Gminnych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Po symbolicznym poświęceniu przez proboszcza ropczyckiej fary księdza doktora Stanisława Mazura dokonano wmurowania w fundamenty budowanej hali sportowej podpisany dokument. Budowa hali to obok rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni przy ulicy Masarskiej jedna z największych inwestycji gminy w ostatnich latach. Koszt budowy tego nowoczesnego budynku wraz z wyposażeniem to około 8 milionów złotych, z czego prawie 2 miliony stanowi pozyskane przez samorząd Ropczyc dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowo powstała hala będzie nosić imię stulecia odzyskania niepodległości. Obiekt pomieści m.in. boisko o nawierzchni z linoleum 40 na 20 metrów, widownię wraz z antresolą mieszczącą łącznie około 315 osób, 4 szatnie z łazienkami, 2 zespoły sanitariatów ogólnodostępnych, 3 sale dydaktyczne, w tym jedną pracownię komputerową oraz siłownię. W nowym obiekcie przewidziano wykorzystanie dostępnej powierzchni jednorazowo przez więcej niż jedną grupę. Dzięki możliwości dzielenia hali na 3 części za pomocą zamontowanych na stałe kurtyn w tym samym czasie z obiektu będą mogły korzystać np. podczas zajęć wychowania fizycznego nawet 3 grupy. Ponadto klub siatkarski Błękitni Ropczyce będzie mógł rozgrywać na hali mecze ligowe, ponieważ obiekt będzie spełniał wymogi Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przy hali powstanie również dodatkowy parking dla około 30 pojazdów. Hala sportowo-widowiskowa imienia stulecia odzyskania niepodległości to największa inwestycja gminy Ropczyce w sport i edukację ostatnich lat.